Witaj piękna, trzy najczęstsze błędy, jakie popełniacie z korektorem pod oczy. Pierwsze, wybór odpowiedniego odcienia korektora pod oczy. Bardzo często bierzecie bardzo jaśniutki korektor, co jest mylne. Ja polecam korektor takiego koloru łososiowego. Dlaczego? Popatrzcie, moje drogie, taki jaśniutki korektor nie zakryje Wam Waszych zasinień, wręcz przeciwnie, uwidoczni je. Natomiast zasinienia pięknie zakryje kolor łososiowy. Dlatego zachęcam do wyboru odpowiedniego korektora. I błąd, który najczęściej popełniacie, to sposób aplikacji korektora. Po pierwsze, często nakładacie go zbyt dużo. Wystarczy wewnętrzny kącik oka i w zewnętrzny kącik oka. I trzeci błąd, który najczęściej popełniacie, to sposób rozprowadzenia tego korektora. Ja korektora używam pędzelka do tego przeznaczonego. Wy często uważacie, że jeżeli jest to korektor pod oczy, to tylko i wyłącznie dajemy ją pod okolice oka. I tutaj już się kończy aplikacja korektora. Natomiast korektor powinniśmy rozprowadzić na całą powierzchnię. Popatrzcie, tutaj się skupić, przejechać również pędzelkiem, pomalować powiekę i zakrywamy już te wszystkie sińce. I ten korektor już stanowi bazę pod cienie. Popatrzcie, jaka jest różnica. Zobaczcie, niewielka ilość odpowiednio położonego i rozprowadzonego korektora, a tutaj. Ważne jest, aby dobrze przygotować okolice oka przed nałożeniem korektora, czyli dobry krem nawilżający, hydrożelowe płatki pod oczy, tak aby ten korektor pięknie nam leżał, żeby się nie brylował, żeby nie uwidaczniał zmarszczek. Nie wiesz, który odcień korektora będzie idealny, to napisz do mnie. Jeśli nie masz odpowiedniego aplikatora, to napisz do mnie. Wszystkie produkty, które tutaj pokazuję, Wam dobieram, możecie u mnie je zakupić. Dziękuję za Waszą obecność, życzę Wam pięknego dnia.